Z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. Jadę windą do Piotra na górę. Jesteśmy na miejscu. Właśnie teraz, a mogę, będzie dobra, to film nakręcimy. Wszystko wygląda dobrze, Piotr, ja dobrze. Kręcić, dobra. Komputer kręcić? Użytkuje. No, komputer jest w porządku, właśnie teraz go z kolegą zrobiliśmy. Uruchomimy ponownie, żeby sprawdzić, jak wszystko teraz działa. Uruchomimy. Właśnie z kolegą dzisiaj robiliśmy Linuxa, poczekaj. No i już będzie nowa aktualizacja, teraz wyszła do Linuxa. Mogło to być tylko 2 sekundy, ale... A ty masz zejdzie komputer swój? Ja miałem komputer za 7,5 tysiąca, u mnie walnęła płyta główna. I co teraz robisz? No, kupiłem nową. Nie opłaca się tego lutować? A jak się informatyka zapyta, czy naprawicie... Powiem ci tak, mojej płyty się nie opłacało robić dlatego, że... To by jeszcze podziałało góra 2-3 lata i by zdechło z powrotem. A informatyka... Wypierdol tą płytę, kup sobie nową, wymień to, kurwa. Jak tak... widać wszystko działa. Jeszcze... Ale informatycy nie bawią się w naprawę płyt. No bo myślę, dlaczego? Bo to jest jednorazówka. Sprawdzimy, jak tam u Piotra działa Time Shift. Co to jest? To jest program, który ci wykonuje migawki systemu, samego systemu. A Windows to ma, czy nie? Zobaczymy, może ściągniemy na... Ja tam się w Windowsie nie bawię. O, proszę bardzo, migawki są... Łapie ostrość. To ja ci film wyślę, dobra? Migawki są robione, jak widać. Wszystko tu działa dobrze. No i najważniejsze. OBS jest, wszystko jest, wszystko chodzi. To jest starsza wersja Linuxa? Nie, to jest najnowsza. Informacje o systemie. Piotr ma taką wersję. Cynamona. Wszystko działa jak trzeba. No się... Jeżeli chodzi o dźwięk, to oczywiście plus efekt zainstalowany i wszystko inne, co potrzebuje. No bo się wystrał ten system. No i wszystko widać, działa jak należy. Więc ja tu przyjechałem tylko po to, żeby jeszcze sprawdzić, czy to wszystko mu działa dobrze, żeby poprawiać parę rzeczy. I tak poza tym to chyba będzie wszystko. No tak, połączenie internetowe jest, nie ma. A radziłbyś mi zrobić kopię systemu, czy nie? Kopię systemu? Nie, po co? Masz migawki włączone. Więc po co ci kopię system? Się popsuje, to jeszcze sprawdzimy sobie BIOS. Zaktualizowałbyś mi BIOS? Po co? To jest, on ma z tamtego roku wersję BIOS-u. Więc nie ma sensu. Bo informatyk nie był, że trzeba BIOS, panie Piotrze, zaktualizować. Powiedz, że pogłupiał chyba kompletnie. O, bo twój kolega się nie... Jak to wygląda? BIOS wygląda przyzwoicie, tak jak ustawiłem to. Jest wszystko włączone dobrze. Nie ma problemów. Wszystko się zgadza. A ty masz ile dysków? Ja mam sporo, bo ja dużo zużywam. Dobra. Tutaj zostawimy, nic nie zmieni. Nic nie będziemy zmieniać. Poczekaj, daj żeś. Włączone, włączone. VTD. To VTD to jest wirtualizacja. Nie wiem, dlaczego była wyłączona. Czyli zwiększasz tym samym możliwości swojego komputera. Podkręcisz procesor? No po co? A szwagier powiedział, że to jest najlepszy komputer, jaki ty masz.
To jak kupię części, to złożysz dziewczynie komputer? Słuchaj, ja mam swoją robotę, też jestem zajęty. Tylko będę musiał części kupić, to złożyć. Jeszcze raz sobie sprawdzimy, żeby się nie pomylić. Wszystko dobrze, auto, auto, auto. VTD włącz, SATA włącz, dobra. To ja się jest wszystko dobrze, no to możemy zapisać z mnie. A ja się pierwszy raz spotkałem, że jest BIOS po polsku. No teraz są, kiedyś były tylko po angielsku. Ale to we wszystkich Reset BIOS jak zwykle. Normalna rzecz. Tylko Gigabyte ma takie? Po polsku. Teraz każdy już ma. Każdy już BIOS już jest robiony w ten właśnie sposób. Tylko że on teraz myszką jest robiony. Kiedyś miałeś klawiaturę, ale ludzie na całym świecie wymuszają po prostu zmiany. A zainstalujesz mi coś z tej płyty, czy nie? Jakie to jest hasło? To ja mogę coś powiedzieć do mikrofonu, czy nie? No tak właśnie robimy teraz system. I proszę bardzo, wszystko działa jak należy.